Cześć, witajcie, ja jestem Nexu i zapraszam Was do obejrzenia kolejnego cyklu paranormalnych nagrań. Jeśli film Ci się spodoba, zostaw łapkę w górę oraz komentarz. Także ja już nie przedłużam i zapraszam Cię do oglądania. Pierwsze nagranie pochodzi od użytkowniczki TikToka, Raw Monster. Kobieta na swoim profilu ma tylko kilka filmów i są one normalne. Jednak jedno nagranie wyróżnia się na tle innych. Zresztą zobacz sam. Kobieta usłyszała jakieś dźwięki dochodzące ze strychu. Idzie na górę, aby sprawdzić źródło. Gdy tam jest, nagle zauważa humanoidalną postać biegnącą w jej stronę, a następnie nagranie się kończy. Najdziwniejsze jest to, że kobieta od momentu opublikowania tego filmu zniknęła z internetu. Od 3 lat nie opublikowała żadnego nowego nagrania. Teraz nieco o historii. Stamford Street w Londynie. Właśnie tutaj mieszkał mężczyzna o imieniu Mark. Od wielu lat zmaga się z problemami zdrowotnymi. W pewnym momencie musiał przejść operację, a w 2012 roku poznał mężczyzna o imieniu Aaron, z którym był aż do jego tragicznej śmierci w 2018 roku. Jego ciało zostało skremowane, a urna z prochami znajduje się w pokoju Marka. Od tego momentu w jego domu zaczęły dziać się dziwne rzeczy. Mężczyzna zaczął zauważać orby oraz nieustannie czuje, że ktoś przebywa razem z nim. Z tego powodu poprosił ekipę badaczy zjawisk paranormalnych, aby ci sprawdzili to miejsce. Prócz kilku dziwnych zjawisk i orbów, niczego więcej nie uchwycili. Po kilku miesiącach właściciel posiadłości po raz kolejny odezwał się do mężczyzn i poprosił ich o zbadanie tego miejsca. I need you to do something, so I know that you're listening to me. So I need you to maybe touch one of the devices that we set up in this place. If you touch the one on the floor there, it will light up and make a noise. Or you can touch the one that's on the bed. But you need to do something. Yeah, come here a minute. Something's just pinched me. Something's just pinched me below my right nipple. Now I don't know if it's going to be out of mark there, but that was really sore. That was really like a nip. So grab that camera a minute. I can feel something there. And it felt like sort of just went like that. Like sort of two nails. W pewnym momencie Jeff prosi ducha, żeby coś zrobił. Nagle jego znajomy twierdzi, że coś go uszczypnęło. Jednak to był dopiero początek ich przygody. I kid you not, something just f***ing touched me. Yeah? On my arm. Yeah, that's what seems to be going on in there, hang on. Where were you on the sofa? Yeah. Hold on a sec. Turn that off. Are you in the bedroom? Why are you targeting Mark? Is it because he's been ill, or is it just because he's an easy target for you? How were you brought in here?
If you're supposed to be so big and powerful, we're not seeing much evidence of that at the moment. Let us see you. What is it? What's happened? Have you been pinched? What happened? Oh, where's it coming? Oh, that f***ing hurt. What happened, yeah? Something's stinging me. I can't see anything. Because of the light we're in. Who did that? Hey, I look. Shit, that's drawn blood. I can't really see neither because this is in here you've got. It looks like you've been bitten. Like by your teeth. My left side is burning and stinging from what seems to be a bite or several scratches. Because it is hard to see on our cameras, I grab my phone to take some pictures. Tym razem Jeff doświadcza fizycznego kontaktu z duchem. Pierw został dotknięty, a następnie zadrapany. Mimo tego, mężczyźni postanawiają kontynuować swoje śledztwo. I keep seeing things in that hallway. Like shit, not orbs or anything, just movement of some description. I hear a disembodied voice whispering, and it is picked up on our digital audio, but we cannot decipher the words. Come on, show yourself. I keep seeing things in that hallway. Come on, show yourself. I keep seeing things in that hallway. Also, Mark states that he is seeing movement coming from the hallway. Our static cam, which is in the kitchen facing the hallway, captures a moving shadow. We know that this is not from outside contamination, as we have blacked out all of the windows. Udało im się uchwycić jakieś bezcielesne głosy, a jedna ze statycznych kamer rejestruje coś, co wygląda jak poruszający się cień na korytarzu. Mimo, że w tym momencie nikogo nie było w pobliżu. Więc jak myślisz, czy byliśmy świadkami ataku przez złowrogiego ducha? Czy to wszystko to tylko dobrze przygotowana mistyfikacja? Daj znać w komentarzu pod filmem. Kolejny film pochodzi od youtubera Takeuchi Kamera, który postanowił wybrać się do jednego z najbardziej nawiedzonych domów w Japonii. Rzekomo w tym miejscu wiele sekt odprawia swoje rytuały. Po przybyciu na miejsce, mężczyzna twierdzi, że jest tutaj zbyt cicho i postanawia wykonać swój rytuał, mający na celu przywołanie ducha. Po tym jak to zrobił, udał się do samochodu na kilka minut, a następnie wrócił do środka. マジ、ちょっと。
どういうこと。あ、やばい。そんなことある？ちょっと待って。嘘やろ。Gdy jest tam z powrotem, zauważa, że coś jest ewidentnie nie tak. Rysunek, który stworzył, jest zniszczony, a pozostawione na nim mięso zniknęło. Przerażony tym, co zobaczył, bada to miejsce z użyciem noktowizora. Następnie kieruje się do windy, gdzie dzieje się to. W momencie, gdy jest przy szybie, tak już i zdaje się słyszeć czyjś głos. Nagle zostaje przez coś popchnięty i spada w dół, gdzie dość poważnie się rani. Ale mam pytanie. Widziałeś to? W momencie, gdy wpada on do szybu, możemy zobaczyć tajemniczą, cienistą sylwetkę, która po krótkiej chwili znika. Więc jak myślisz? Czy rzeczywiście przywołał paranormalną istotę? Czy to wszystko to tylko fake i efekt pareidolii? Ostatnie nagranie na dziś pochodzi z kanału Supernatural, który postanowił udać się do opuszczonej fabryki zabawek, przy okazji wszystko transmitując.我现在老紧张了，家人们，我现在老紧张了，弟兄们，我一点不骗大家啊。
操你妈，你进来呀！你进来呀！啊！操你妈，你进来！Tuż przed nim pojawia się kobieta w czerwonej sukni, która od jakiegoś czasu go nawiedza. Jednak to nie jego pierwsze spotkanie z tym bytem. Siedzie. Kasiu ci lego, Arbebej. Czemu nie ma sama dungia? Ale bihaj gammo. Tiele ma. W stronę mężczyzny idzie kobieta w czerwonej sukni, która po chwili znika. Następnie możemy zobaczyć samo poruszające się przedmioty w budynku. Pamiętaj, że wszystko było prowadzone podczas transmisji na żywo, więc o wiele ciężej zrobić fejka. Zastanawia mnie, w jaki sposób ta postać w czerwonej sukni znikła, skoro nie mógł tego zedytować. Jak zawsze, ostateczną opinię pozostawiam tobie. Także to już jest niestety koniec dzisiejszego odcinka, ale jeśli lubisz się bać, na środku ekranu znajduje się ostatnio opublikowany przeze mnie film. Możesz w niego kliknąć i cieszyć się kolejną dawką paranormalnych nagrań. A tuż obok, po prawej stronie, znajduje się nagranie specjalnie dopasowane do ciebie. No i standardowo, jeśli obejrzałeś lub obejrzałaś cały film, napisz w komentarzu wytrwałem lub wytrwałam, a ja przypnę ci serduszko. Także dzięki za obejrzenie, na razie i cześć.